Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ostatni odcinek programu Polityka Zagraniczna w tym roku. Dziś podejmiemy kilka istotnych tematów, wszystkie one będą na pewno intensywnie rozwijane w roku 2023. Co oznacza wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie? Na co warto zwrócić uwagę w kontekście tego bardzo istotnego wydarzenia? I dziś również o tym, jak bardzo niepostrzeżenie Unia Europejska zaciągnęła kolejne wspólne zadłużenie. Zapraszam. Wizyta ukraińskiego prezydenta w Waszyngtonie i generalnie jego pierwszy wyjazd z państwa, jego pierwsza zagraniczna podróż od momentu rosyjskiej napaści, no na pewno będzie stanowić pewien moment przełomowy, pewien punkt odniesienia w dotychczasowej historii tej wojny. Było to bardzo istotne wydarzenie z wielu punktów widzenia. Symbolika tego wydarzenia była oczywiście wielka. Chodziło przede wszystkim o to, by podziękować Stanom Zjednoczonym i umocnić determinację Stanów Zjednoczonych do dalszego wspierania Ukrainy. Oczywiście nie chodziło wyłącznie o symbolikę, nie było się bez konkretów. Zaprezentowano kolejny bardzo duży pakiet pomocy amerykańskiej dla Ukrainy, pakiet pomocy militarnej, który zawiera bardzo istotne nowe możliwości, takie jak systemy obrony powietrznej Patriot. Wystąpienie prezydenta Zełenskiego w kongresie transmitowane było, kiedy w Polsce była noc, więc podejrzewam, że część z Was słyszała o tym przemówieniu, być może czytała jakąś część tego przemówienia, ale nie wysłuchała całości. Dlatego chciałbym Was do tego gorąco zachęcić, bo to przemówienie jest z natury tych, które bardzo prawdopodobnie przejdą do historii. Być może już trafiły na karty książek historycznych, ale jeszcze o tym nie wiemy. Warto w takich wydarzeniach uczestniczyć bezpośrednio, jeżeli możemy, jeżeli dzieje się to w czasach, w których żyjemy. Ale jeżeli będziecie już słuchać tego wystąpienia, oczywiście link do niego zamieszczę w opisie, chciałbym Waszą uwagę zwrócić na kilka jego aspektów. To wojna o ukraińską niepodległość. Tak jak Amerykanie wywalczyli swoją, tak i Ukraińcy są w stanie to zrobić. Nie potrzebujemy pomocy w postaci obecności amerykańskich żołnierzy, ale potrzebujemy więcej sprzętu, mówił Zełenski. Ale może spójrzmy na przemówienie szerzej. Zastanówmy się, jakie cele miało ono spełnić. Myślę, że warto wymienić trzy najważniejsze. Po pierwsze, podziękowanie za dotychczasowe wsparcie, które, nie oszukujmy się, umożliwiło Ukrainie przetrwanie. Po drugie, apel o dalszą pomoc, przede wszystkim w sprzęcie militarnym. I po trzecie, wykazanie amerykańskiej elicie i społeczeństwu, dlaczego pomoc leży w interesie USA. I chyba ten punkt jest najciekawszy. Wielokrotnie w programie pojawiały się wątki dotyczące kształtu systemu międzynarodowego i obowiązujących zasad i roli Stanów Zjednoczonych w ich kształtowaniu. Wołodymyr Zełenski doskonale, bo nie nachalnie, a jednak bardzo wyraźnie właśnie to powiedział. To wojna również o pozycję USA na świecie. Mówił do kongresmenów i tutaj cytat. Każdy z Was, panie i panowie, może pomóc w tym, by amerykańskie przywództwo pozostało niezachwiane. W innym miejscu prezydent mówił o tym, że jeśli nie powstrzymamy Rosji teraz, to kwestią czasu jest uderzenie w innych sojuszników USA. Czyli ponownie, to walka o architekturę bezpieczeństwa z Wami na czele. Sprytnym zabiegiem było powiązanie Rosji z Iranem, za którym oczywiście Amerykanie ze wzajemnością nie przepadają. Ponadto Bachmut może być momentem przełomowym wojny. Nie ma mowy o jej zawieszeniu czy odkładaniu, a Rosjanie będą wolni, jak pokonają Kreml w swoich umysłach. Jestem pewien, że znacznie więcej odkryjecie sami, słuchając przemówienia. W kontekście tej wizyty jest naprawdę bardzo wiele symboli, bardzo wiele poważnych kwestii politycznych, o których można by mówić, ale Waszą uwagę chciałbym zwrócić na jeden bardzo istotny, przynajmniej moim zdaniem, aspekt, który mam wrażenie w ogóle nie wybrzmiewa w mediach, w ogóle się nie pojawia. Otóż Joe Biden podczas konferencji prasowej obu prezydentów zapytany był o to, dlaczego patrioty Ukraina dostaje dopiero teraz, generalnie dlaczego Stany Zjednoczone nie wspomagają Ukrainy jeszcze bardziej, skoro mogą, a skoro mamy do czynienia z pełnoskalową agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. I odpowiedź Joe Bidena jest bardzo istotna, moim zdaniem, dla zrozumienia tego, co dzieje się w świecie Zachodu, jeżeli chodzi o spojrzenie właśnie na wojnę na Ukrainie. Posłuchajcie dłuższego nieco cytatu. Prezydent USA powiedział: teraz mówisz, dlaczego po prostu nie damy Ukrainie wszystkiego, co można dać? Cóż, z dwóch powodów. Po pierwsze, kluczowe jest to, by cały sojusz pozostał z Ukrainą. Pomysł, żebyśmy dali Ukrainie środki zasadniczo inne niż te, które już tam trafiają, mógłby doprowadzić do rozbicia NATO i rozbicia Unii Europejskiej i reszty świata.
Damy Ukrainie to, czego potrzebuje, aby mogła się bronić, odnosić sukcesy, sukcesy na polu bitwy. Drugim elementem tego jest, być może pamiętacie, jeden z powodów, dla których spędziłem, no cóż, nie podam wam dokładnych obliczeń, ale spędziłem kilkaset godzin twarzą w twarz z naszymi europejskimi sojusznikami, z głowami państw tych krajów, uzasadniając, dlaczego w ich najlepszym interesie leży dalsze wspieranie Ukrainy. Rozumieją to w pełni, ale nie chcą iść na wojnę z Rosją, nie chcą trzeciej wojny światowej i myślę, że można tego wszystkiego uniknąć, upewniając się, że Ukraina jest w stanie odnieść sukces na polu bitwy. To naprawdę warto odnotować, bo prezydent Stanów Zjednoczonych, pytany o to, dlaczego Ameryka jeszcze mocniej nie wspiera Ukrainy, z miejsca mówi o Europie. Mówi o zagrożeniu dla jedności NATO i dla Unii Europejskiej. I że przekonywał swoich sojuszników przez setki godzin do takiego, a nie innego spojrzenia. Ta różnica w sposobie patrzenia na rosyjską agresję na Ukrainę, widoczna w ramach świata Zachodu, co pojawiało się już w innych treściach na kanale Polityka Zagraniczna, no to zostało tutaj podkreślone w sposób absolutnie jednoznaczny, no bo kontekst tej wypowiedzi, czy to, co ona oznacza, jest dosyć jasne. Może wspieralibyśmy Ukrainę mocniej, gdyby nie Europa. Tam nie pojawia się żaden inny kontekst, ani sprawy wewnętrzne, ani sprawy finansowe, tylko Europa. Transkrypt z całej konferencji prasowej również znajdziecie oczywiście w linkach w opisie filmu. Chociaż rzecz jasna, cały czas trwają bardzo brutalne działania wojenne i kontynuowany jest rosyjski atak na ukraińską infrastrukturę krytyczną, wydaje się, że w tle trwają bardzo intensywne przygotowania do tego, co czeka nas w dalszej części zimy. Wskazuje na to liczba istotnych spotkań i rozmów z ostatnich dni. Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Zełenskiego do Stanów Zjednoczonych i do Polski ma swoje lustrzane odbicie. Miedwiediew spotkał się z Xi Jinpingiem, a Putin odwiedził Łukaszenkę. W Polsce pojawił się cały wianuszek czołowych dowódców wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, w tym szef sztabu generał amerykańskich sił powietrznych. Polski szef sztabu generalnego spotkał się z kolei z naczelnym dowódcą sił zbrojnych Ukrainy, a wszystko to w ciągu zaledwie kilku dni. Na to trzeba nałożyć kolejne doniesienia o rosyjskiej mobilizacji, kolejne pakiety pomocy, jakie płyną na Ukrainę i oczywiście sytuację polityczną, która tak naprawdę wyklucza szybki rozejm, szybkie zakończenie tej wojny, bo to dla obu stron tak naprawdę jest walka o życie. Dla Ukrainy w sposób absolutnie oczywisty jest to walka o zdolność do samostanowienia, jest to wojna o niepodległość. Ale i dla Rosji jest to wojna w pewnym sensie o przetrwanie rosyjskiego imperium. Bardzo ciężko byłoby zachować ten status wielkiej światowej potęgi po porażce w wojnie z Ukrainą, po tym jak Ukraina zyskałaby właśnie niepodległość. Ale to, że obie strony walczą o życie, nie oznacza, że jedna strona nie jest oczywistym agresorem, a druga strona ofiarą. I że ta wojna nie toczy się wyłącznie właściwie na terytorium Ukrainy. A to oznacza, że zniszczenie, dewastacja Ukrainy jest no nieporównywalnie większa, jest kolosalna. I szczególnie w zimie, szczególnie w czasie świątecznym, nie zapominajmy o tym ludzkim wymiarze tego, co się dzieje, o wielkiej tragedii sąsiedniego narodu. Bo tak naprawdę każdy z nas może zrobić coś, nawet coś bardzo małego, co w ten ciemny czas wniesie chociaż odrobinę światła. I gorąco was do tego zachęcam. Przechodząc jeszcze do istotnych kwestii politycznych. 10 grudnia Rada Europejska osiągnęła porozumienie co do kształtu finansowej pomocy ze strony Unii Europejskiej dla Ukrainy, a 19 grudnia Komisja Europejska opublikowała kilka szczegółów na ten temat. I waszą uwagę chciałbym teraz zwrócić na mechanizm finansowy, który stoi za tą pomocą. Jak doskonale wiecie, bo pojawiało się to w dziesiątkach pewnie już materiałów na kanale Polityka Zagraniczna, w odpowiedzi na pandemię koronawirusa Unia Europejska po raz pierwszy właśnie na poziomie europejskim zaciągnęła wspólne zadłużenie. A ponieważ przywołuję ten mechanizm w kontekście Ukrainy, to pewnie domyślacie się, dokąd zmierza ta myśl. Absolutnie wyjątkowy i w założeniach jednorazowy mechanizm wspólnego zadłużenia, który był odpowiedzią na wspólne problemy epidemiczne, został błyskawicznie użyty ponownie, tym razem odpowiedzi na okoliczności geopolityczne, co jest bardzo istotne z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej. W komunikacie z 19 grudnia przeczytamy: Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że zamierza wyemitować długoterminowe obligacje Unii Europejskiej o wartości do 80 miliardów euro w pierwszej połowie 2023 roku w ramach jednolitego podejścia do finansowania. Zgodnie z tym podejściem Komisja w imieniu Unii Europejskiej będzie odtąd emitować wyłącznie obligacje Unii Europejskiej, a nie oddzielnie denominowane obligacje dla poszczególnych programów.
Programy, które mają być finansowane w ramach ujednoliconego finansowania w pierwszej połowie przyszłego roku, to program odbudowy Next Generation EU oraz nowy program pomocy makrofinansowej Plus dla Ukrainy. Pierwsza z nich będzie stanowić około 70 miliardów euro, a druga około 10. To, co zwraca uwagę, to fakt, jak stosunkowo łatwo doszło do emisji kolejnych wspólnych obligacji, czyli rozszerzania planu wspólnego zadłużania. Tam były pewne problemy polityczne stwarzane głównie przez Węgry, ale mimo wszystko stosunkowo poszło to naprawdę łatwiutko. A druga rzecz, która zwraca uwagę, to fakt, że zostało to w skrajny sposób uproszczone dla Komisji Europejskiej. To znaczy emitowane są ogólne obligacje Unii Europejskiej, a nie obligacje, które muszą być wydane na konkretny program realizowany przez Komisję Europejską. To są informacje w wielu wymiarach przełomowe, bo to co na początku w założeniach było jednorazowym planem pomocy w związku z niespotykanymi okolicznościami związanymi z pandemią, błyskawicznie stało się być może docelowym działaniem Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzysy. To znaczy potrzebujemy pieniędzy, więc zaciągamy wspólne zadłużenie na poziomie Unii Europejskiej. A myślę, że widzowie tego kanału dostrzegają, jak wielkie znaczenie ma właśnie wspólny dług, ma na przykład Fundusz Odbudowy, dla tego, co dzieje się w ramach Unii Europejskiej, dla dynamiki między instytucjami Unii Europejskiej a państwami Unii Europejskiej oraz jakie to ma znaczenie przełożenie na dynamikę polityczną w ramach poszczególnych państw członkowskich. Zatem to, co dzieje się na naszych oczach w Unii Europejskiej, to są rzeczy przełomowe, które można różnie oceniać. Zawsze to podkreślam, że to, że Unia Europejska dynamicznie się zmienia i wiele procesów jest centralizowanych, to można różnie oceniać. Można sądzić, że to jest potrzebne, że to jest dobre, że to jest konieczne, biorąc pod uwagę okoliczności. Można sądzić, że to jest niepotrzebne i szkodliwe, ale absolutnie bez sensu jest udawanie, że te rzeczy się nie dzieją, że te procesy nie zachodzą w sposób naprawdę bardzo, bardzo dynamiczny, co samo w sobie jest niezwykle ciekawe, niezwykle interesujące. Dlatego będziemy na pewno przyglądać się dalej tym procesom w kolejnych odcinkach Polityki Zagranicznej. I choć to już wszystko w tym odcinku, pozwólcie, że na sam koniec dosłownie parę zdań podsumowania. Moi drodzy, to był 75. film, jaki ukazał się na kanale Polityka Zagraniczna w tym roku. Łącznie filmy te uzyskały około 5 milionów wyświetleń. Biorąc pod uwagę zarówno tematykę, jak i rodzaj tych filmów, bo choć staram się, by forma była przystępna, to my nie chodzimy tutaj na skróty. Ja wiem, że te filmy wymagają waszego skupienia i zaangażowania. To, jak dla mnie, są wyniki absolutnie kosmiczne. I serdecznie Wam za to dziękuję, bo wszystko to jest możliwe tylko dzięki Wam. Dzięki temu, że wspieracie kanał Polityka Zagraniczna i przede wszystkim dzięki temu, że chcecie oglądać te treści. Dziękuję za Waszą obecność. Przepraszam za wszystkie błędy, uchybienia, które na pewno zdarzają się w pracy, ale przede wszystkim zapraszam Was do tego, żebyście kontynuowali tę wspaniałą przygodę razem ze mną w przyszłym roku. Bo próba lepszego zrozumienia otaczającego nas świata to jest fascynująca przygoda. Wartościowa niezależnie od tego, kim jesteście, gdzie mieszkacie, ile macie lat i co w życiu robicie. Serdecznie Was zapraszam w wyruszenie w tą wspaniałą przygodę razem ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia w 2023 roku.